Żaden bystrzacha nam pomoże. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Życzę wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Może te życzenia świąteczne są spóźnione, a życzenia noworoczne trochę za wcześnie, ale nie wiem, kiedy będę nagrywał kolejny filmik. Robię to po prostu, kiedy mam więcej czasu, kiedy chcę sobie pochillować. No i tak szczerze to... No kurczę, powiem wam coś, ok? Nie nagrywam, bo nie mam weny i zdałem sobie sprawę jakiś czas temu, że jestem takim człowiekiem, który przy grach się denerwuje, który nie kryje swoich uczuć, zażenowania, złości i czasem jest to trochę źle na przykład odbierane, bo miałem dużo sytuacji, że spotkałem się po prostu z jakimiś, no takimi, no czymś, co tam jest obce, takim, że tak powiem, zachowaniem ze strony może niekoniecznie widzów, ale no ogólnie, że tak powiem, dziwią mnie czasem takie, wiecie, sytuacje. Co mi jest? Nie wiem, zimną mojej postaci, jak tutaj weszłam? Nie wiem. W każdym razie czasem dziwię się, że ludzie tak mnie gnoją za jakieś moje błędy, albo tą moją szczkurwa. Moją szczerość. Jasny gwint! Okej, okay. Także jak widzicie, nie kryję się z moimi uczuciami. Jestem dość wulgarnym, agresywnym człowiekiem. Ostatnio w ogóle Dying Light mi się zbugował. Okej, spoko. Serio? Nie, to jest jakiś żart, spadłem z tego, nie? Okej, w każdym razie mam nadzieję, że moje filmy, mój żal, który wychodzi ze mnie i uczucia zaakceptujecie po prostu takie jak są i nie będziecie mi dogadywać na tym tle. Także nie przedłużając tego czegoś, to no, jedziemy z kontynuacją tej historii. Także tu mamy może jakiegoś questa. Co się dzieje? Cześć, jestem Henkel. Siema, Henkel. Zainteresował się dzisiejszą lekcją poświęconą odebraniu broni mieszkańcom Villedor i tego następstwom. Chciałby zapalić świecę w miejscu masakry marcowej. A nie może? Nikt stąd nie wyjdzie, kiedy trwają zajęcia. Dzieci nie powinny same szwendać się po bazarze. I co, nie mówisz, że mam powiedzieć gadanie? Obawiasz się, że wpadną do ciemnej strefy? Dzisiejsze dzieciaki są na to za mądre. Tak czy siak, mógłbyś zapalić za niego świeczkę? Może sam się czegoś dowiesz. Wątpię. Jasne, chociaż z historii nie byłem orłem. Historia jest nudna, kiedy o niej tylko słuchasz. Jest ciekawa. Lepiej napisać swoją historię. O, dokładnie. Tak. Weź tę świeczkę i idź pod pomnik Kongresu Sztuki. Albo jego pozostałości. To niedaleko. Odezwij okay. się na miejscu. Zobaczysz, o czym dzisiaj uczyłem. Okej. To daj mi te. Czekaj, a ta to nie była przypadkiem latara? Przecież te to była latarka. Cóż za wspaniały interfejs. A tu był jakiś zombiak. To jest podobna mechanika co do Sekiro. Ciekawe, czy to działa na wszystkie czaki. Nie, tylko na trawa to działa. A to... Ta czaszka trupia to jest pewnie to, że się zabiłem. Ja pierdzielę. Jestem po prostu... Jestem fenomenalny. Jestem fenomenalny. No to co, no to... W ogóle da się tam zdrzemnąć na tej strefie? Bym sobie poszedł, jak będzie ciepło. Znaczy, kurde, jak będzie dzień. Nie, tylko fioletowe to jest. To nie ma żadnych tutaj łóżek. Myślałem, że może coś tu będzie.
What the fuck? Nie wiem, czy teraz chcę tu schodzić. Czekaj, a miałem nóż do rzucania, nie? O, dobra. Będziemy nożem ich napierdalać. O kurwa! Zabił się, o chuj. Ale się zesrałem. Oh my god. Dobra, to jeszcze raz. Ja pierdzielę, ale beka, nie? Czyli tu jest krzykacz, tak? Dobrze, dobrze to zapamiętałem? Nie. Wyjedź. Serio? O kurwa. Powiedzieć, że więcej tego przyjdzie? A nie. Dobiegł końca. Muszę powiedzieć, że ciekawie. Ciekawie się tu bawią. Mogę tu jakoś się przedostać na kolejny budynek. Oczywiście. I... Czemu te zęby jakieś są zielone? Chciałem spytać. Aha, chciałem po prostu wejść na to, ale... A widzę, że moja postać nie chce na to wejść, XD. Okej. Dobra, to spierdalam do tego kościoła, nie? Pytanie, czy mogę tu jakoś wyskoczyć i pobiec po prostu? Dobra, zajebiście, lecę do kościoła, elo. No. Siemano, mordo. Stary, ale masz przekrwione oczy. Paliłeś coś? Trzymasz z bandytami. Tak się narzekiem rzucało. A dobra, nieważne. Co tutaj jest? Właśnie, mogę chyba brać więcej niż jeden quest, nie? Patrzysz na listę trupów. O właśnie, bo miałem sobie zobaczyć to. I tak nikogo nie znajdują. To po co ta tablica? Minęło 15 lat. Wtedy zginęło wiele osób. Mój sąsiad stracił dwójkę dzieci. Ale życie toczy się dalej. Tylko nikt nie ma odwagi zdjąć z tych zdjęć. Jakiś popcorn? Chętnie sobie posłucham. Ale to beznadziejna sprawa. Bez nocnych biegaczy poszukiwania nie mają sensu. Jebać cię o nocnych pikaczy. Słyszałeś o dzieciach, które brały udział w testach Gierę? A kto nie brał w nich udziału? Młodzi, starzy, niedomi, głusi. Chciał wynalezienia szczepionki. Niektórzy dla pieniędzy. Inni chcieli oszukać los i się nie zarazić. Taki był pakt Villedor z diabłem. Zostało zamknięte z zarazem. Pająki się mi tupią. Dostało szansę na bycie miejscem, które da światu lekarstwo. No, ale to wirus wygrał. Badania w końcu przerwano. A dzieci? Oficjalnie nikt nie prowadził na nich testów. Prawa człowieka i inne gówno. A nieoficjalnie? Nieoficjalnie
Podobno niektóre dzieci zabrano z miasta. Reszta z nich po prostu rozpierzchła się po mieście, porzucona. Jeśli zarażeni ich nie dorwali, to wyręczył ich głód lub ciemności. No dobra, dajmy to. Teraz te dzieci. Po tylu latach większość pewnie nie żyje. Jeśli któryś z nich miało fart i nadal dycha, prawdopodobnie jest gdzieś w Central Loop. Tam jest więcej stróżów prawa. Łatwiej przeżyć. Ktoś musi wiedzieć więcej. Dlaczego? Przeszłość to przeszłość. Nie ma sensu jej rozgrzewać. Coś naprawdę mądre słowa, ale no niestety chuj ci w dupę, mordo. Tu i teraz, pielgrzymie, każdy walczy o swoje przetrwanie. Prevent? Patrzę sobie na to. Ciekawił mnie w ogóle obrazek. Najlepsze, że oczywiście komuś się nie chciało przetłumaczyć tego na polski. Świetnie. A, do kościoła miałem wejść. Jak się tu wchodziło? Tędy? No. Tak. To idziemy się przejść. Nie poznajesz mnie? Czy masz alergię na kasę? Słuchaj, pieczę. No elo, słucham cię. Możemy zbić fortunę. Musisz mi tylko skołować buraki, rzodkie, Pasternak. Tu jest! Bierz go, Ed, morderca! Co? Julian, Luke się zatruł. Bevin mówi, że wodą, którą mu sprzedałeś. Co? Przecież ja nie handluję wodą. Kłamiesz! Wyraźnie powiedział, że to twoja woda. Teraz biedny już tylko majaczy. Może już majaczył, kiedy mnie oskarżał. Chwilę, chwilę. Macie jakiś dowód? Pewnie. To była woda z butelki. Luke dostał ją w twojej butelce. Karl cię powiesi, jak mu o tym powiem. Bevin, czekaj! Przysięgam! Ja nawet nie sprzedaję wody! Jeśli kłamiesz, to masz przejebane. Ciekawe. Skoro nie sprzedajesz wody, to skąd ktoś wytrzasnął twoją butelkę? Nie ktoś, tylko Luke. Pewnie ją ukradł. To do niego podobne. Ale nawet jeśli to zrobił, moja woda jest czysta jak kryształ. W takim razie, może to zemsta? Niby za co? Wszyscy mnie tu lubią, nigdy nie miałem wrogów. Czekaj, czekaj. Chwila, mam portfel. Chyba, że... Marco. Sukinsyn. Jak o tym pomyślę, on jeden miał kosę ze mną. Stara historia. Zresztą nieważne. Słuchaj. Drań mieszka nad starym sklepem w zachodniej części miasta. Na Houndfield Lane. Za tę wodę dałem mu kilka kilo swojej najlepszej mąki. Udowodnij, że on za tym stoi, a połowa mąki trafi do ciebie. Zrobisz to dla mnie. Chyba mogę to sprawdzić. Jest jeszcze jedna sprawa, trochę delikatna. Butelka tej wody mogła trafić też do Hansa. Podobno jej nie sprzedajesz. Nie sprzedaję. Zrobiłem wyjątek dla Hansa i możesz go ostrzec? On też mieszka przy Houndfield, kilka budynków dalej. Coś mi tu śmierdzi, Julian. Obyś mówił prawdę, inaczej ciężko ci będzie pomóc. Spoko, spoko. Wezmę sobie jeszcze mnie questy, chyba mogę to magazynować, nie? Jak tam, chłopaku? Poużywałeś życia w mieście? Byłem tu, Judzie. Wiesz, najlepsze balety są zawsze w centrum. I to właśnie nasz kierunek. Mam plan, jak przejść. Powiem ci wszystko na miejscu. Spotkajmy się na dachu, przy głównej stacji metra. Ej, no nie, ja se chcę... Nie, jebaćcie, ja se chcę, kurde, questy porobić. Są tu jeszcze jakieś questy? No, są tutaj. Tutaj jest jeszcze questik. Siemano. Coś się stało? Hej,
ty jesteś ten pielgrzym, którego chcieli wieszać? Tak, dokładnie, to mnie powiesili. Dzięki, dzięki. Mi się przydał. Jestem uczniem Alberto, ale pewnie już niedługo. Już trzeci raz podchodzę do tego testu. Jeśli znowu mi się nie uda, rzemieślnik Alberto mnie wyrzuci. Co to za test? Nasze kozy. Trzymamy je w klatkach, bo wyżerają plony. Ale przez to są smutne i dają mniej mleka. Wymyśliłem więc ogrodzenie, zasilane bardzo niewielkim napięciem. Dzięki niemu kozy nie będą się panoszyć, a jednocześnie będą dawały mleko. Nazwałem mój wynalazek elektrycznym pastuchem. O kurwa. Widzieliście, jak on ma żarpu? Więc co stanowi problem w tym wynalazku? Hopa, tak szarpu. Potrzebuję kilku części elektrycznych. Wyciągnę z nich oporniki i inne przydatne rzeczy. Brakuje mi kilku części. Trudno je znaleźć. Obawiam się, że nie zdążę na czas. A może ja bym miał? Może byś mi pomógł. Jeśli je dla mnie znajdziesz, dam mi jedną z moich wypasionych wynalazków. Poproszę jakąś pałę elektryczną. O kurwa! Dobre! Coś ciekawszego. Zobaczysz. O ile wiem, można je znaleźć w dwóch miejscach. Chyba. Jedno to sklep z narzędziami na Fitzwilliam Place. Nie zależy. Co zamiast kozy psa dostanę? To mówi, że na bank tam będą. Ale to ciemna strefa. Pełna przemienionych. Musisz pójść tam nocą. A druga opcja? Miejsca opuszczone przez wojskowe patrole. Jedno jest na południe od Horseshoe, blisko starej podstacji. Zobaczę, co da się zrobić, ale niczego nie obiecuję. Będę bardzo wdzięczny. Okej. Okay. Spoko, czyli sobie wziąłem. Co to jest latarka? A. Nie, świetnie. Dobra, a co to jest te 12, 13? Co ten? A to gdzieś tam jest za tym, ta. Zobaczmy co. To kurwa, ale lagi. Kurwa, ej, ty żyjesz, mam to jeszcze? Czy to jest kurwa? Ja pierdolę, czy to jest jakiś... Baka wie, czy ktoś był niegrzeczny, a wrogowie byli bardzo niegrzeczni i krali cukierki na święta. Ty to jest jakiś event, czy co? Cukierki na święta udowodni, że zaskakujesz na trafienie na listę grzecznych dzieci. Powiem na wrogu, zbierz skradzione przez nich słodycze i daj je pasę w zamian za prezenty i na świąteczne nagrody. Co to kurwa jest za event? Zrażeni będą... mieć słodycze, ale główni sprawcy to gryzoni, nie coś tam pomocnicy, wędrujący po ulicach, mutant wujek śnieg, który czeka na najlepiej przygotowany nie krzyczny spier... Kurwa, ja to przeczytałem w stripteaserze, o kurwa, a coś jest ze mną nie tak? Ktoś ukradli nie tylko słodycze, ale i prezenty, więc zabijanie ich przyczynia się do osiągnięcia celu społecznościowego. Danie słodyczy Baca zapewni nie tylko świąteczną broń, sprzęt i ubiory. Baka oferuje też dużo nowych rodzajów przedmiotów, takie jak pakiety. Możesz otworzyć te prezenty w stylu sekretnego Mikołaja w ekwipunku. Kto wie, co dostaniesz? Spoko. Okej. Okej, spoko. Pasuje. Okej. Okay. Zebrałem sobie questy i kolejny odcinek skończymy na tym, żeby za prostu tego wszystkiego szukał. Nie ma takiej siły, żebym mógł kotać to. Te godziny, ej, te godziny. Każdy moment wzmaga moje parcie na szkło. To wszystko to.